Dekoracja, dekoracja najlepszych drużyn Mistrzostw Świata w lotach 2022 w Vikersund. Zwycięstwo Słowenii, drugie miejsce Niemców, trzecie dla Norwegii. Wreszcie mamy taką zmianę w hierarchii światowych lotów narciarskich, bo to do tej pory wyłącznie Austriacy albo Norwegowie byli w stanie te drużynówki zapoczątkowane w 2004 roku wygrywać. Teraz pozmieniało się, mamy nowy porządek, nowy ład, nową czwórkę na podium, na tym najwyższym stopniu podium, i ona pochodzi ze Słowenii i pochodzi stamtąd całkowicie zasłużenie, bo to Słoweńcy byli rewelacyjni, byli właściwie inną ligą i zasłużyli na to, żeby teraz posłuchać swojego hymnu na zakończenie Mistrzostw Świata w lotach. Ale teraz widzimy Norwegów, oni jako pierwsi kroczyli, to zespół słoweński i chwila o gospodarzach, skład Forfang, Tande, Granerud, Lindvik, i ten Granerud, który jeszcze dzisiaj rano obudził się gdzieś w domu, bo wyjechał stąd w czwartek niepocieszony, myślał, że nie będzie skakał w drużynie, ale pech jednego jest zwykle szansą dla drugiego. Nie było Roberta Johanssona narzekającego na ból pleców, wskoczył do drużyny Halvor Egner Granerud i on dzisiaj odbierze medal. I to jest Granerud taki, na jakiego Aleksander Sztekl miał prawo liczyć. Było to od samego początku tutaj z problemami. Dzisiaj wspiął się absolutnie na wyżyny. Reprezentacja Norwegii w prezentacji. A pośród nich ten drugi z lewej, Daniel Andre Tande. No, jego historia jest Państwu doskonale znana. Wydawało się, że on w ogóle nie wróci do skoków, nie wróci do lotów narciarskich. Bał się pierwszej próby tutaj w Vikersund, a gdy ona wypaliła, on sobie przypomniał, jak pięknie, jak wspaniale jest latać, i dzisiaj też jest brązowym medalistą. No i kończy się ten norweski serial produkowany przez telewizję NRK Happy Endem. Było blisko do siódmej kolejki, Norwegowie na czwartym miejscu, ale później Marius Lindvik, indywidualnie mistrz świata, zapewnia im końcowy sukces, zapewnia także srebrny medal dla Niemców i dla Stefana Horngachera, który kontynuuje swoją znakomitą serię powrotów z imprez mistrzowskich z medalami. Karl Geiger to zapewnił, a im złoto zapewniła cała czwórka, Słowenia. I od lewej Domen Preutz, teraz musiał wrócić na podium, Angel Aniszek, Peter Preutz i Timi Zajc, mistrzowie świata w drużynie w lotach narciarskich. Mają srebro Timiego Zajca. No wielce udana ta impreza dla Słoweńców. Będą wręczane jeszcze oczywiście kwiaty, oczywiście statuetki. Tutaj spora część widowni już opuściła skocznię, ale to, że nie widać ich w kamerze, nie oznacza, że zupełnie sobie poszli. Oczekują tam kawałek wyżej, na wprost Monsterbacken, która nie odwołała swoim kaprysem w tym roku ani jednej serii rywalizacji. Bywało wiecznie, bywało momentami loteryjnie, ale koniec końców obejrzeliśmy naprawdę względnie, jak na dyscyplinę rozgrywaną na świeżym powietrzu, sprawiedliwe i ciekawe zawody. Niemcy, srebrny medal. Karl Geiger dzisiaj znakomity, ale gdy na nich patrzę, widzę Severina Freunda, który tutaj zdobywał też srebro 10 lat temu na tym samym obiekcie z drużyną. Potem jeszcze srebro w 2016 roku. W tej drużynie był już Andreas Wellinger, który i dzisiaj ma medal. Podobnie jak to bywało przed dwoma laty w Planicy, czyli w trakcie tych pierwszych pandemicznych Mistrzostw Świata w lotach, i tym razem kapitan w tej roli, zdaje się, Halvor Egner Granerud, wręcza medale swoim kolegom. No, dwa lata temu u stóp letalnic oglądaliśmy podobny obrazek. No, teraz Granerud sam sobie wręczył medal na sam koniec. Podobny obrazek był w Słowenii, tyle tylko, że wręczającym brązowe medale był Kamil. Polska dziś na piątym miejscu, co Państwo doskonale wiecie. Przegraliśmy oprócz tej czołowej trójki też z Austriakami.
gratulacje od oficjeli. Wiemy doskonale, że to grono organizujące Mistrzostwa Świata w lotach międzynarodowe, także polskie akcenty. Spotykaliśmy tutaj Polaków, którzy aktywnie wspierali przygotowania do tych Mistrzostw Świata. Jaka jest przyszłość lotów narciarskich? Kiedy ten rekord Stefana Krafta uda się poprawić? Na tej skoczni wydaje się to niestety niemożliwe. Podsypane setki ton ziemi uniemożliwiły w zasadzie skutecznie loty powyżej 250 metrów. Posłuchajmy hymnu Słowenii. Ladies and gentlemen, the national anthem of Slovenia. Mine damer og herrer, vi får den slovenske nasjonalsangen. Słowenia drużynowym mistrzem świata w lotach narciarskich. Srebro dla Niemiec, brąz dla Norwegii, Polska na 5. miejscu. My oddajemy głos do studia. Za uwagę dziękują Michał Chmielewski i Mateusz Leleń. Tak, bardzo, bardzo dziękuję naszym komentatorom, a w studiu Telewizji Polskiej tutaj w Vikersund pojawił się Adam Małysz, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego. Zacznę, dzień dobry, dobry wieczór właściwie, zacznę od Słoweńców, bo inaczej być nie może. To, co dzisiaj zrobili, jak latali tutaj, to był absolutny kosmos. Dokładnie, to było do przewidzenia, patrząc na to, jak skakali wczoraj i przedwczoraj, że oni mają naprawdę taką grupę i umią latać. To widać, że im to niesamowitą przyjemność sprawia. Niektórzy nawet sądzą, że oni na Velikance cały czas trenują, więc nie, no widać, że chłopy naprawdę potrafią latać. Mówiłeś o tym, że nawet podpatrując to, co robią Słoweńcy podczas imitacji i treningów, nie ma się wątpliwości, że są perfekcyjnie przygotowani. Dokładnie, nie jedni by myśleli, że oni skaczą do przodu, jak patrząc na te imitacje i tutaj na skoczni, ale naprawdę jak podpatrywaliśmy, czy oglądaliśmy ich przygotowanie tam przed dzisiejszym konkursem, to naprawdę te skoki imitacyjne już były bardzo dobre. I też dużo można było zobaczyć, co oni robią po samym jakby tym odbiciu, czy jak dostają się na ręce trenera, co później robią. I to tutaj funkcjonuje też na zeskoku. To widać, że ich pozycja jest zupełnie inna. Ona jest taka płaska i lecą bardzo szybko. A propos trenera, zachwycaliśmy się tutaj w studiu i w komentarzu nasi koledzy tym, czego dokonał Robert Hrgota na przestrzeni tych 2 lat od ostatnich Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w Planicy. To jest nieprawdopodobne też. Dokładnie tak. No, można powiedzieć, po dosyć burzliwych perypetiach końca sezonu, gdzie on jakby zastępował trenera, który wtedy był. Ja nawet nie pamiętam, jak on się nazywał, bo on nie był komunikatywny zupełnie. On prawie z nikim nie rozmawiał. Zawsze jak stał na rozbiegu gdzieś tam, to później schodził, nie gratulował, nie witał się. Naprawdę bardzo, bardzo dziwny człowiek. A Hrgota jest zupełnie inny. Był też zawodnik, to jest człowiek skoków i jest bardzo komunikatywny i często gdzieś tam mamy możliwość z nim rozmawiać. Świetny kontakt z zawodnikami, dał trochę wolności i to się opłaciło, czego najlepszym dowodem jest i wczorajszy konkurs indywidualny, bo przecież 4 Słoweńców w pierwszej szóstce i to, czego dzisiaj dokonali, sięgając po złoto w rywalizacji drużynowej. Ale przejdźmy już do naszych, do biało-czerwonych. Te 2 skoki ostatnie, Jakuba Wolnego i Kamila Stocha, dały trochę nadziei na końcówkę sezonu, ale też sprawiły, że gdzieś tam odetchnęliśmy. Nie było niespodzianki. Pewnie, że wszystkim nam marzyła się powtórka z 2 ostatnich mistrzostw i też miejsce na podium, tak jak to było i w Oberstdorfie, i w Planicy. 3. miejsca, brązowe medale. Tego nie udało się zrobić.
Dokładnie. Ja myślę, że takim właśnie największym punktem, najjaśniejszym punktem w zasadzie był Kuba, który tutaj od pierwszego skoku skakał naprawdę dobrze i ten ostatni skok naprawdę to już był taki skok, który, w którym mógł naprawdę walczyć nawet wczoraj o gdzieś tam jeszcze o lepsze pozycje, bo 11 miejsce, ale myślę, że spokojnie do dziesiątki mógłby wskoczyć. No i świetnie odnalazł się w tej pozycji lidera, bo o takim zawodniku, który skacze w drużynie jako ostatni, tak właśnie myślimy. Tak, tylko że on jest powtarzalny i on tutaj nie musiał za bardzo nic kombinować. Jeśli chodzi o Kamila, o Piotka, oni cały czas musieli nad czymś pracować, bo te skoki nie wychodziły tak, jak powinny, więc cały czas coś zmieniali. Kuba od pierwszego skoku w zasadzie nic nie musiał zmieniać i on mógł swobodnie na luzie skakać. I też to było widać. I jeśli w przypadku Jakuba Wolnego możemy powiedzieć mistrz regularności tutaj w Vikersund, to jeśli chodzi o Kamila Stocha, to w dzisiejszym konkursie drużynowym to były skrajności. Najpierw 194 metry, a później świetny skok, 221,5. Tak, dokładnie. Ten skok już naprawdę był taki fajny. To było widać też błysk zdecydowanie u Kamila, nie tylko na progu, ale też zupełnie inaczej w powietrzu już był ułożony. I to było widać, że poleci. W tamtych skokach poprzednich on leciał i trochę był za bardzo nie nad nartami, tylko te narty były przed nim i on wyhamowywał tę prędkość. Co na mamucie, czy na skoczni do lotów, jak to pan Marek Siderek twierdzi. Będziemy zawsze to podkreślać, tak? Tak, to jest niesamowita różnica. Dawid Kubacki, mieliśmy świadomość tego, że to będzie pierwszy dzień od czwartku, kiedy Dawid Kubacki będzie tutaj próbował swoich sił na skoczni do lotów w Vikersund. Ale poradził sobie też świetnie, 213 i 212 metrów, jak na tak długą przerwę. Dokładnie. Dawid po tych dwóch skokach, można powiedzieć, takich sobie w treningach odpoczywał w fotelu. I to też dziwne te przepisy fisowskie, tak? No, dziwne przepisy, tylko my na to nie mamy za bardzo wpływu, bo dzisiaj rozmowa z fisem wygląda w ten sposób, że dlaczego tak jest, bo tak jest i jest kropka i nie da się nic przegadać. Tak samo jak pytałem się, dlaczego w Zakopanem nie możemy wystawić po raz trzeci krajówkę. Też usłyszałem, bo tylko jest w Pucharze Świata. W zeszłym roku taka była sytuacja, my przejęliśmy Puchar Świata od Japończyków i nie mogliśmy tej krajówki wystawić. W tym roku Niemcy mogli. Okazało się, że zmienili przepisy po to, żeby właśnie jakby dać jakiś plus temu krajowi, który zorganizuje dodatkowe zawody, ale dotyczy to tylko Pucharu Świata. Przedziwne to wszystko. Szanowni Państwo, co z Piotrem Żyłą? Oczywiście o Piotrze i o jego skokach dzisiejszych Adam Małysz opowie już za chwilę, ale na antenie TVP Sport rozstajemy się z widzami programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Jaki program, kiedy jesteś w domu, oglądasz o tej godzinie w niedzielę? Jaka to melodia? Bardzo dobra odpowiedź, Adamie. I właśnie teraz widzów jedynki zapraszamy na ten program, a my będziemy z Państwem jeszcze przez kilkadziesiąt minut w TVP Sport. Do zobaczenia i zostańcie Państwo z nami na antenie kanału sportowego Telewizji Polskiej. Sponsorem programu była firma Sokołów, producent sokolików, parówek, szyneczek i futbolówek dla dzieci. Dalekich lotów naszym skoczkom życzy sponsor programu firma Drutex. Na wspólne kibicowanie zaprosił sponsor programu Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych.